Pytania niebanalne. Część trzecia, czyli znowu troszeczkę o kapłaństwie moim. Bardzo Wam dziękujemy przede wszystkim za pytania. Bo dzisiejszy odcinek jest na podstawie waszych pytań, ale także też naszych przemyśleń, które gdzieś się pojawiały, gdy rozmawialiśmy o czywierze, o moim życiu kapłańskim. No i dzisiaj zobaczymy, jak idzie teraz Mariuszowi, jeżeli chodzi o te pytania, które wyście zostawili w komentarzach i w mailach. Pierwsze pytania będą dotyczyły święceń i prymicji. Ile lat trwa przygotowanie do święceń kapłańskich, i czy są jakieś stopnie święceń? Okej, okay. widać, że nie oglądałeś, czy wiesz, że... No, już teraz wyszło. Natomiast 6 lat, bo 6 lat ma seminarium. I wtedy się przygotowujemy do święceń kapłańskich. I pierwszy stopień święceń to są święcenia diakonatu, które przyjmuje się pod koniec piątego roku. Święcenia prezbiteratu, czyli kapłańskie pod koniec szóstego roku. No i jak Bóg da, to potem takich już wybitnych księży, to jest takie dużo później w ich kapłaństwie, to są święcenia biskupie. Nie ma żadnej szkoły dla biskupów, tak zaznaczam, bo to, jest, to się rzadko zdarza. A kto udziela święceń? Z reguły święceń udziela biskup i tylko może biskup, e, ważnie wyświęcony. Ja tam chyba na jednym z, czy wiesz, że mówiłem odnośnie e, właśnie tego, święceń. E, że tylko może to zrobić biskup. A czy ma to jakieś znaczenie? Czy jest to biskup pomocniczy, czy musi być. Z reguły, wiesz co, ja na przykład miałem, że ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki udzielał mi święceń prezbiteratu, natomiast pamiętam, że moich święceń diakonatu udzielał ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak, więc nie ma znaczenia, natomiast ważne, żeby to był biskup ważnie, ważnie wybrany wyświęcony, nie? No, fajne to ogólnie było. A czy przed samymi święceniami miałeś jakie może takie myśli, Kołatały samobójcze. ci się w głowie samobójcze też mogły być. Czy to dobra droga dla ciebie, czy nie? Czy jednak może miałeś jakieś tak zwane kuszenia, żeby zrezygnować z kuszenia, ale, ale po prostu poszło? Czy były kuszenia? Teraz tak ja ogólnie przez całe seminarium tak mniej więcej co dwa tygodnie chciałem odchodzić, tak? To, to był taki standard, nie? Albo były jakieś kryzysy, kryzysinki, depresje, depresyjki, chandry, handryczki i tak dalej. Natomiast przed samymi święceniami prezbiteratu, no to już człowiek musiał się określić, nie? Czy chce. Bo jest, w ogóle jest takie coś fajnego, że na piątym roku, chyba w grudniu, z tego co kojarzę, jest tak zwana kandydatura. Kandydatura to jest takie, że ja wyrażam Zgodę na święcenia diakońskie i presbiteratu, diakonatu i presbiteratu, i Kościół też potwierdza, że okej, okay, to jest kandydat typowo do święceń, i w tym momencie to już człowiek musi mieć poukładane w łebku, żeby się powiedzieć, dobra, ja chcę być diakonem, ja chcę być kapłanem. No i wtedy, nie? Przed samymi święceniami presbiteratu i diakonatu jest tak są tak zwane rekolekcje. W ogóle uważam, że to jest genialny pomysł. Nie wiem, kto na niego wpadł, ale niech Pan Bóg mu błogosławi, że wszyscy, yy, no, znaczy, kandydaci do diakonatu i presbiteratu, oni odbywają specjalne yy, rekolekcje w zamknięciu. Czyli my nie mamy kontaktu ze światem, z całym tym blichtrem, który gdzieś tam będzie, tylko my przyjeżdżamy na same święcenia, nie? I to jest naprawdę pozwala człowiekowi się wyciszyć, uspokoić. W ogóle mieliśmy genialne rekolekcje, więc dla mnie to był wspaniały czas. już wtedy nie ma wątpliwości, nie? Chociaż nie wiem czemu na przykład siostry, moment, mieliśmy u sióstr, nie powiem gdzie, i tam było <laughs> niedaleko domu rekolekcyjnego, było, był stawek z łódką normalnie, a jak my przyjechaliśmy na rekolekcję przed święceniami, to łódka zniknęła. Nie wiemy dlaczego. To ja takie. dość odpłynął. Ktoś odpłynął, nie wiemy, która z sióstrą. A czy przed samymi święceniami bezpośrednio są jeszcze jakieś praktyki na parafiach na przykład? Wiesz, co tak, ja miałem praktyki w bardzo fajnej parafii z przekochanym księdzem proboszczem, księdzem Sławkiem na Górczynie w świętym krzyżu. W ogóle to było dla mnie błogosławieństwo, bo tam dwa lata byłem na wszystkich moich praktykach. I te praktyki nie trwają tydzień czy dwa, tylko one są przez cały szósty rok. Czyli jest powiedziane u nas w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, jest powiedziane, że diakon jest od soboty do wtorku na parafii i tam ma swoje obowiązki parafialne, ale także wtedy już uczy w szkole normalnie, a potem od wtorku 21 do soboty do tak 10, 15, jest, różnie to jest, jest w seminarium. Czyli mamy tak pół na pół, ale przez cały rok. I można tak poznać życie parafialne. A czy diakon przed święceniami wygłasza także kazania? Tak. Ja pamiętam, jak moje pierwsze kazanie było. Homilię w ogóle, ksiądz Sławek, to był bardzo odważny ksiądz Proboszcz, bo ja się bardzo bałem dzieci. Po prostu, jak ja widziałem dzieci, to ja dostawałem, ja byłem dziki w oczach, mówię. Bożone zniszczą wszystko, co se przygotowałem. I ksiądz, jak w ogóle, jak ja przyszedłem na praktykę diakońską, to on mówi, ksiądz mi będzie pomagał przy dzieciach, przy mszy dziecięcej. Ja mówię, boże, dobrze, nie mogę odprawiać, to ksiądz będzie brał wszystko. A proboszcz wymyślił, że on jeden tydzień bierze kazania, a drugie kazanie weźmie diakon. No, i widzę te 50 dzieciaków, które patrzą na mnie i mówię, Boże, one mnie zjedzą. Ale Proboż też wpadł na, na drugi pomysł, że e, wszyscy moi koledzy poszli do szkół średnich, zawodówek, gimnazjów. A ja dostałem podstawówkę. Dostałem e, zerówkę, dwie klasy, pierwsze klasy dwie i jedną czwartą. Więc jak ja szedłem do czwartej, to się czułem, jakbym z dorosłymi rozmawiał. Naprawdę, ale efekt tego był taki, że ja się przestałem denerwować na dla dzieci. Że pamiętam moje pierwsze kazanie dla dzieci, które miało być w ogóle moim idealnym wprowadzeniem, i ono poległo w 30 sekund, nie? bo to, do czego dzieci miały dojść po 5 minutach, jedna dziewczynka zrobiła. Tak i już wszystko wiedziała. Natomiast nie ukrywam, że ja bardzo lubiłem mówić kazania i też e, zarówno mój ksiądz proboszcz rodzinny, jak i ksiądz Sławek bardzo też mi pomogli. To znaczy powiedzieli mi, e, jakie błędy popełniam. Bo my mamy homiletykę w seminarium, natomiast oni też pokazywali, jakie ja błędy popełniam. I to było fenomenalne, jak oni mi w ogóle wytykali błędy. Nie? A tam była taka nieścisłość. No oczywiście w tym rodzaju. A jakie uczucia lub emocje towarzyszyły tobie podczas samych święceń? Nie pamiętam ich w ogóle. Ja byłem przerażony. Naprawdę. Ze zdjęć wiem po tym, co się działo, nie? ale ja byłem tak przerażony. Ja byłem bla... Na pewno byłem blady, to na pewno jestem bardziej jak pewien. I mniej więcej wiem, kto tam był. Bo w ogóle u nas jest tak, że to było. My przyjmowaliśmy święcenia kapłańskie w czwartek o godzinie 16 w katedrze. I my szliśmy tylko się przebrać po rekolekcjach do pokoju. I szliśmy od razu do katedry. Nie mogliśmy widzieć naszych rodzin, przyjaciół, ludzi, którzy przyjechali. My po prostu byliśmy ustawieni w jednym miejscu i tam mieliśmy stać. My byliśmy przygotowani do tego wcześniej, e, natomiast nie wiem kto był. E, natomiast e, ja byłem, ja bardzo przeżywałem te święcenia, bardzo się cieszyłem na te święcenia kapłańskie. A po święceniach kapłańskich jest jeszcze druga stresująca sytuacja. To się idzie do rezydencji księdza arcybiskupa i się dostaje swój pierwszy dekret, czyli na pierwszą parafię. Więc wyobraźcie sobie ilość stresu i ty w środku. Nie? No więc yy, ja się potem zastanawiałem. Dobrze, że robili nagrania, bo ja dzięki temu wiedziałem, co się, co się działo, nie? Ale w ogóle fajne, fajne przeżycie było. A co się czuje leżąc na ziemi krzyżem? Kurz. Naprawdę, to pamiętam do dnia dzisiejszego, jak zapytaliśmy diakonów, jak byliśmy na pierwszym roku, to oni pytamy, a jak tak leżycie krzyżem, to co wy czujecie, mieliśmy nadzieję, że oni coś tam powiedzą, górnolotnego oni. Kurz! <noise> A czy jest na przykład jakaś specjalna modlitwa, którą się wypowiada przy leżeniu? Tak, to po prostu jest e, w tym um... momencie my leżymy krzyżem, tak? E, człowiek oczywiście bardzo to przeżywa, więc za to, ten kurz to tak trochę prześmiewczo. E, natomiast e, jest śpiewana litania do wszystkich świętych. że Wiesz, że wszyscy w kościele modlą się, żebyś był dobrym księdzem. Nie, że wszyscy święci się modlą za ciebie. To jest takie przeżycie. No i człowiek gdzieś się tam e, poryczy, nie? chociaż. E, Zaznaczam jedną rzecz, że jak się leży, to wcale nie jest tak wesoło, nie? To człowiek tam, tam, tam łezka tam gdzieś tam poleci ze wzruszenia. Natomiast jak się jest klerykiem, albo nie daj Boże księcem, no to jest tak zwana loża szyderców. Dosłownie. Ja wiem po sobie, że ja chyba na czwartym roku byłem odpowiedzialny za wpuszczanie ludzi. Miałem, naprawdę byłem w białej komerczce w sutannie ja wpuszczałem ludzi i pamiętam do dnia dzisiejszego, że jeden z wyświęconych księży, E, miał e, żółtą naklejkę z ceną i ja lałem przez całą Litanię Wszystkich Świętych, bo to było tak widoczne, że wszyscy mieli takie czarne wzdłuż buty, a on miał tą cenę pod spodem. No po prostu wiem, ale tym się człowiek niestety zajmował. No to teraz przejdźmy do prymicji. Okej. Okay. Może tak na początek, co oznacza samo słowo prymicja? Nie mam żadnego pojęcia. Nie, nie, żartuję. Prymicja to jest pierwsza msza, którą się odprawia, tak? I to jest najczęściej w rodzinnej parafii i ta msza święta jest ze specjalnym błogosławieństwem kapłanów, służby liturgicznej, ale także tych ludzi, którzy są razem z tobą, nie? A czy mszę prymicyjną odprawia się samemu, czy jest jakaś asysta księdza, można powiedzieć, znaczy... doświadczonego księdza? Jakby to powiedzieć. To, to nie jest tak, że On cię prowadzi za rękę. Ty już odprawiasz sam mszę świętą. My w ogóle mamy na szóstym roku seminarium, jest, są takie zajęcia, chyba rok one trwają, z odprawianiem przyświętej, świętej, naprawdę. I e, potem odprawiasz normalnie mszę świętą, natomiast w lebrze albo e, w asyście są księża, najczęściej ksiądz proboszcz. W moim przypadku jeszcze był diakon, e, mój przyjaciel ksiądz Dawid e, i teraz już ksiądz. I mój wujek, który był zakonnikiem, on gościł mnie homilię prymicyjną, to on też w tym momencie był. A czy msze prymicyjną odprawia się bezpośrednio po święceniach? Nie, następnego dnia. To jest następnego dnia. Ten. My też mamy jeszcze zwyczaj u nas w poznańskim seminarium, że także odprawiamy msze święte dla sióstr franciszkanek rodziny Maryi, które posługują w naszym seminarium, ale także, także mamy msze świętą dla sióstr karmelitanek, które się za nas nieustannie modlą. Nie? A czy tych mszy prymicyjnych może być więcej, czy to jest tylko pierwsza po święceniu i koniec? Wiesz co, najczęściej jest dużo tych mszy, bo mówi się, że pierwsza jest ta prymicja, tak? a potem są tak sekundy i ich może już być więcej. Ja na przykład sekundycję odprawiam na Górczynie, bo to była moja parafia praktyk, i tam właśnie, bo w ogóle fajne to było. Probosz miał bardzo ładne kazanie, pamiętam. W ogóle musiałem trafić na idealnych księży, bo dostałem fajne kazania, takie mocne, które się pojawiały. Mówiłeś, że pierwszą szeprymicyjną musisz odprawić w swojej parafii, rodzinnej parafii, tak, tak? Tak, tak? A możesz wybrać inną parafię, czy nie? Ogólnie rzecz biorąc. Musisz mieć taką parafię, w której czujesz się związany. Jeżeli Ty się wychowałeś jako od małego Gzuba, który biegał gdzieś tam po wsi do dorosłego faceta, to jednak to jest też prezent dla parafian. Nie? Że ktoś się za nich modli, bo ja się modlę w ich intencji i tam jest rodzina, przyjaciele wszyscy parafianie, i to jest też dla nich, nie? więc ja uważam, że według mnie prymicja jest w rodzinnej parafii. Tak było, jest i mam nadzieję, będzie. Na prymicji z reguły wręcza się obrazki prymicyjne. Tak. Czy święty, czy symbol na przykład zawarty na tym obrazku to jest Twoja jakaś droga, którą obrałeś, czy to po prostu z przypadku? Nie, nie, z przypadku nie, nie jest. No, ja mam dwa obrazki prymicyjne. Jeden był z Jezusem Miłosiernym, który jest także u, na, u mnie w mieszkaniu, a drugie to jest, pewnie na pewno mnie znacie i wiecie na pewno, co się pojawiło na drugim obrazku prymicyjnym Matko Boża Częstochowska, no bo jestem pielgrzymkowy ksiądz. I wziąłem sobie psałem 116, który kocham, i tam było w, właśnie ten tekst z obrazka prymicyjnego O Panie, jestem Twoim sługą, synem Twojej służebnicy. Tyś rozerwał moje kojdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. I to jest taka, taka główna myśl, którą ma się na całe kapłaństwo. Nie? A czy to jest tradycja, czy obowiązek? Bardziej to nie jest obowiązek, to jest przyjemność. Bo ja nie ukrywam, że ja jeszcze mam niektóre <laughs> obrazki prymicyjne księży, którzy nie żyją już. I to jest fajne, bo można się zawsze za nich modlić. A jakie jest to uczucie po raz pierwszy odprawić samemu muszę? Jesteś tak przerażony, że się, prze, ten, że się gdzieś pomylisz, że po prostu nie myślisz o tym. Gorsze jest błogosławieństwo według mnie, bo ry, ja ryczałem jak bubr, nie? To po prostu... Ja się czułem jak, mys, jak Miss Ameryka po wyborze, nie? Ale pocieszyło mnie, że cały Kościół ryczał w tym wszystkim. Natomiast na pewno się bardzo przeżywa, żeby wszystko było dobrze, żeby było dobrze zakonsekrowane, żeby nie sprawić wstydu. No, ilość myśli, którą masz, to jest naprawdę ogromna. Natomiast przełożeni też nasi seminaryjni zrobili bardzo fajną rzecz. To znaczy, powiedzieli nam, że jeżeli jest dzień prymicji w parafii rodzinnej, to oni mówią, żebyśmy udali się na plebanię od samego dnia, od początku. Od rana. Żebyśmy się tam spokojnie pomodlili, wyciszyli, pogadali z proboszczem, żebyśmy nie siedzieli w domu, gdy się zaczynają gromadzić goście. I to jest, efekt tego jest taki, że przychodziszcie, dosłownie się przychodzi tylko na ten ostatni moment błogosławieństwa, Idzie się z własnego domu do kościoła, i człowiek jest naprawdę wyciszony. Nie przeżywa, czy naprawdę nie wiem, ciotka nie dojechała, albo że urwał się obcas, albo że spodnie pękły komuś. My się kompletnie tym nie przejmujemy. nie. Najśmieszniejsza rzecz, którą miałem podczas prymicji, to jest fajny, fajny zwyczaj. Yy, <grym> Po samej przyciętej Świętej Prymicyjnej, po błogosławieństwie, ja miałem w sąsiedniej miejscowości, miałem obiad dla, dla, dla gości, dla ludzi zaproszonych. No i moi parafianie wpadli na pomysł, żeby mnie zawieźć tam bryczką. I miałem bryczkę, miałem konie, które były... W ogóle piękna była ta bryczka. I pamiętam do dnia dzisiejszego moją mamę, która mówi do mnie idź będziesz jak papież. A ja mówię, jak, jak na dół będziemy ciągnięci to we dwoje. A ona mówi tak, a teraz wstań i błogosław. Ja mówię, no nie, ale to tak fajnie wyglądało, mam fajne zdjęcia z tego, ale na ten się tak stresowałem, nie? że szok. A czy błogosławieństwo prymicyjne ma jakąś szczególną moc? Mówi się, że to jest, na, e, błogosławieństwo prymicyjne jest, Takim najważniejszym błogosławieństwem. I każdy kapłan to nie jest tak, że tylko błogosławi prymicyjnie przez jedną Msze świętą albo na sekundycjach. Każdy ma prawo jako neoprezbiter cały czas błogosławić przez okres jednego roku, kto tylko chce. I yy, ja nie ukrywam, że to dla mnie też był bardzo fajny moment. Bo mogłem błogosławić tych, którzy byli mi najbliżsi, nie? czyli nie tylko moich rodziców, moją całą rodzinę, ale także mogłem błogosławić księży, którzy przyjechali na prymicję moich przyjaciół, znajomych, parafian. Oczywiście ja już wtedy nie płakałem, natomiast ilość łez i chusteczek, które tam są zawsze wylane, jest ogromna. Ja uważam, że to jest takie fajne, że mogłem błogosławić. Dnia dzisiejszego to lubię. To no super, to myślę, że wyczerpaliśmy temat na tą chwilę. To, co powiedziałem, jest bardzo subiektywne, bo ja tak przeżywałem święcenia kapłańskie i sam moment prymicji. Natomiast jak zapytacie każdego księdza, to się okaże, że każdy ksiądz na coś innego zwrócił uwagę, że coś dla niego jest ważne. Popytajcie swoich księży proboszczu, księży wikariuszy. Gwarantuję, że jak zaczną wspominać te czasy, to się uśmiechną, bo to było naprawdę przeżycie, które jest nie do opisania. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie nam je w komentarzach, napiszcie wiadomość czy maila. Z przyjemnością na nie odpowiemy. Niech Pan Bóg Wam połysawi. Z Panem Bogiem. Trzeba ci tablet kupić. Powiedzam za No pewnie, wiesz, że się starałem o prątach, nie będzie przypadku. Bo Daj się w ogóle nie modliwić o prąter, a w kartki mieszali mi na kamerze. Trzeba się modlić o prądu. Własnym szyntem. Moje modlitwy są słabe, no co ty poradzić. O rzutnik się modlił. Ja się, <laughs> się modlił o rzutnik dostał po trzech latach. Jak się modlił o promptę, dostał i prąter i rzutnik. Czy możemy zacząć? No możemy. No.